Witam na kanale Golden Voice. Tak, już nie Desk Event, a Golden Voice. Desk Event był to taki skrót od Description of Event i kanał miał być w sumie o wszystkim, a głównie o muzyce i sporcie, o wydarzeniach z tym związanych. Odeszliśmy od tej koncepcji i skupimy się tylko na muzyce, a w zasadzie na fajnych głosach. A jeżeli chodzi o głosy, to zaczął się nasz ulubiony program The Voice of Poland i zrobimy nasz ranking coś na zasadzie jak zrobiliśmy w The Voice Kids. A dziś właśnie pierwszy odcinek z tej serii. Jak widać, mamy też nowe logo, które jeszcze będzie dopracowywane. Będziemy naszym zwycięzcom i nie tylko wręczać monety jak medale w dyscyplinach sportowych. Złota moneta Golden Voice, no i srebrna i brązowa. I będziemy prowadzić taką gablotę super głosów z naszego kanału, z różnych rankingów i pojedynków itd. Jak będzie wyglądał ranking VOPT? Po każdym odcinku będziemy oceniać wokalistów w specjalnej tabeli podzielonej na kategorie. Najlepsze głosy będą przenoszone do tabeli głównej, gdzie znajdzie ich tam się tylko 10. Oczywiście po następnej rundzie ktoś może z niej spaść, a ktoś awansować. Nie będziemy każdej rundy oceniać osobno. Po każdej rundzie jedynie będziemy dopisywać punkty, jeżeli ktoś w naszym mniemaniu na to zasłuży. Piszcie w komentarzach, gdzie byście dali mniej punktów, a gdzie więcej i za co dodatkowy punkt. Tabela, jak widzimy, jest podzielona na aspekty muzyczne i osobowościowe. Te drugie mniej ważne, aczkolwiek zawsze ważne. Skala oceniania w aspektach muzycznych od 1 do 3. Chyba że ktoś się wyróżnia, naszym zdaniem, to otrzyma 4. W aspektach osobowościowych otrzymywać można po jednym punkcie. Więcej będzie można dostać na koniec, gdy wokalnie ktoś będzie do siebie zbliżony, a przesądzić będzie miało coś dodatkowego. Jak wiadomo, nie lubią remisów. Okej, zaczynamy. The Voice of Poland. Za nami pierwszy odcinek, gdzie zaprezentowało się nam kilka ciekawych osób z ciekawymi głosami. Pierwsza osoba w naszym rankingu to Kasjan Cieśla. Świetna barwa głosu i w śpiewie, i w mowie. Bardzo radiowy głos i bardzo wszechstronny, który działa na ludzi, jak to powiedziała Margaret, a przynajmniej na nią i na nas. I dostał 4 za to. Powiedz, że mnie kochasz. Spoko! Nie żałujesz żadnych chwil. Yes. 1 punkt za osobowość i 1 punkt za grę na instrumencie. Mikołaj Maciaszczyk. Wszystko fajnie i za barwę dostałby nawet 4, ale to darcie się niszczy cały odbiór. Świetna barwa, a tu takie zgrzyty i wrzaski. Bo to nawet nie jest belt czy coś tam, to po prostu darcie się. Niektórzy zarzucają Roxanie Węgiel, że się drze. No to zapewne ci, coś nie znają się na śpiewaniu. Niech posłuchają Mikołaja, to wtedy usłyszą, co to darcie się. W niektórych miejscach za mocno i nieznośnie. Ale ogólnie poza tym mankamentem, oczywiście mankamentem dla nas, bardzo dobrze. No i chyba z dykcją na bakier jest Mikołaj. Daria Kowolik. Czysto, ładnie, ale tak w jednej linii. Lekko wyżej, lekko niżej, bez mocy. Zobaczymy w następnej rundzie. Magdalena Holder. Potężny głos i moc. I 3 za to. Świetny występ. Daria Reczek. Daria, ładna kobieta. Ale chyba nie będziemy dawać za to plusów. Czy będziemy? No ale to musiałbym też dawać facetom. Kurczę, i tu ciężko by było. Musiałbym mojej Kasi podpytywać. Niewątpliwie uroda pomaga też w karierach. Ogólnie to niewątpliwy plus. Poza tym barwa głosu 3. Słyszę tam różne wokalistki. Gutniak, Carey, Houston, Braxton. No ale to już słyszeliśmy, dlatego nie 4. Chociaż taki miks zobaczymy. Najwyżej podniesiemy w kolejnych rundach. Skala też 3, bo wysoka. Niskie dźwięki braxtonowe słyszeliśmy i wysokie, więc jest tu dobrze. Piękne vibrato plus zagrę na skrzypkach. Nie uświadczyliśmy falsetu, ale to zapewne kwestia utworu. Doczekamy się i podejrzewam, że to będzie 3 za to, więc już możecie sobie dopisywać. Świetna wokalistka, choć tam nieczystości lekkie też były, ale to samouk przez długi czas, więc nie ma co się dziwić. Alicja Szemplińska. Wow! Tu pierwsze 2 dźwięki i kopara mi opadła. Kamil zareagował tak samo i walnął grzyba. Cztery za barwę głosu bezapelacyjnie, 3 za vibrato, no i dalej zobaczymy. Liczę na więcej, dużo więcej. I tu też należałoby się plus za urodę. Karol Olszewski. Och, Karol. No dobrze, dobrze. Wszystko fajnie. Czekamy na więcej.
Karolina Wójtowicz. Karolina, jak widać, z muzyką się nie rozstaje i lubi program Voice. No i dobrze. Kawał głosu ma z potężnym vibrato. No i 3 za to. Kacper Fulek. Muzyczny Dawid Kubacki, tylko że skacze z dźwiękami po fortepianie, a nie na skoczni. Plusik za to, a wokalnie tak sobie, zobaczymy dalej. Martyna Kowalik, no i tu dam od razu jej siostrę Klaudię, bo można powiedzieć, że co? Że to samo, wszystko fajnie, plus świetne vibrato i po 3 dam im za to. Natalia Kapturowska, przeciętny występ, taka trochę wycofana. Kamil powiedział, że z nią popracuje i może coś z niej będzie, bo ma potencjał. Tylko do przodu, a nie do tyłu. Damian Kulej, Piasek 2. No za nieoryginalność dałbym mu 2 za barwę, ale no barwa piaska. Czy kalka, czy nie, to jednak fajna barwa. 3 za barwę. Fajna osobowość, jest dobrze. Piotr Szewczyk. No ja se nie przepadą za góralami, jeżeli chodzi o mowę. No i taki góralski występ. Trzeba poczekać na coś innego. Dodatkowy punkt za instrument. Dagmara Latosińska. Krótko. 3 za vibrato i zobaczymy dalej. To by było tyle w pierwszym odcinku rankingu WOP. Może kogoś zawyżyłem lekko lub nie doceniłem. Wszystko się zweryfikuje w następnych odcinkach. Piszcie w komentarzach, co myślicie i co powinienem zmienić. A no i przepraszam za te porównania. Jak kogoś uraziłem, to wielkie sorry. Pa, do usłyszenia za około tydzień.